Patrzcie, kogo my tu mamy. Nasz pastuch. Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Czy ma na imię Dexter?
Możliwe, że tak ma na imię, nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Oto 10 złotych monet. Ty biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Nikt nie chce wiedzieć. Kiepska sprawa. On myśli, że to takie łatwe. Nic nie mogę na to poradzić. Trzymam się od tego z daleka. Nic mnie już nie dziwi. To żadna tajemnica. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie musisz mi tego mówić. Naprawdę w to wierzysz? To się nigdy nie zmieni. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Bez właściwego klucza można nigdy tego nie otworzę. Nic mnie już nie dziwi. Nie musisz mi tego mówić. Kiepska sprawa. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Trzymam się od tego z daleka. Wiadomo od dawna. Kim jesteś? Mam na imię Orla. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Nie, ale czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza? Tak, albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś odmiany po rozmowach z wiejskimi sztywniakami? A może po prostu informacji? Jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to. A może i więcej. Można ufać. W końcu to była jego decyzja. Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś. Twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. Nie mów, że o tym nie wiesz. Pokaż mi swoje towary. Oczywiście, panie. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Inaczej bym się do tego zabrał. Ile bierzesz za pokój? Jeśli zapłacisz 50 sztuk złota, będziesz mógł mieszkać w wybranym pokoju przez następny tydzień. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. W porządku. Oto pieniądze. Oto klucz. Pokoje są na piętrze, tylko pamiętaj. Staraj się wszystkiego nie zapaskudzić i płać regularnie czynsz. Nic mnie już nie dziwi.
Nie musisz mi tego mówić. Nie mów, że o tym nie wiesz. I to jest prawda. Sam by na to nie wpadł. Nie znam się na otwieraniu zamków. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie musisz mi tego mówić. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie mam czasu na takie rzeczy. To tylko plotki. Ciągle to samo. Nic mnie już nie dziwi. W końcu to była jego decyzja. Jedna bestia mniej! Tyle na ten temat.